Siódmy zimowy las sztuki. To jest las szczególny, albowiem na tym lesie nie będzie jednego twórcy, który był na każdym zimowym lesie sztuki. Nie będzie wśród nas Bolka Polnara, który miał także teatr jednego obrazu, który potem pokazywał także w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, który przychodził tutaj na zimowy las sztuki z własną wkrętarką, aby zainstalować swoje płótno. Artystów zmusiły do lekkiej zadumy, do po prostu kreowania i pomyślenia nad tym, jak tą iluminację wyrazić. Także mamy tutaj w tym roku witraż po raz pierwszy, mamy szkło artystyczne, mamy ceramikę. Oczywiście dominują jak zwykle na lesie sztuki fotografia, jest rzeźba i grafikę mamy. To by dopiero był event, gdyby tak prorok przyszedł i wyrwał gwoździe z rąk i nóg skazanego. Przetrzepał skórę faryzeuszom, przegonił rzymskich żołnierzy i solidnie nastraszył tłum.